Dużo wina. To jest bardzo dużo wina. Ale my wolimy kosmetyki. Nieprawda. Cześć wam. Mam nadzieję, cześć wam. Tak, cześć wam, dobrze mówię. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. U nas znowu słońce. Zdradzę wam, że w tym pudełku, o którym wczoraj mówiłam, był podkład z Narsa, który mam teraz na sobie, na jednej części twarzy, na tej. Oczywiście nie podkład, tylko baza z SPF 20 i mam go na tej, tą bazę na tej stronie twarzy, jeśli się nie mylę, i nie robi żadnej absolutnie różnicy. Że pewnie poużywam jeszcze i zobaczę, jak to wieczorem będzie wyglądać, ale póki co, no nie wiem, co ta baza daje. SPF, nic więcej. Oprócz tego też pod jednym okiem mam korektor z Bobbi Brown, a po drugim ten LA Girl, więc zobaczymy. Mają absolutnie identyczne kolory, w pierwszym takim zetknięciu ze skórą zachowują się identycznie. Zobaczymy, jak będzie z trwałością. Na oczach mam to błyszczące, to są cienie z Nataszy Denony, które próbuję kochać, skoro już je kupiłam. Z cieniami z Kat Von D, które też próbuję kochać. Żadnych z tych cieni nie kocham i nie wiem, czy wyglądają razem zbyt fajnie. Nie wiem, próbuję, no. Wiecie, jakość na Snapchacie jest kijowa, a ja i tak widzę, że te cienie się wzbierają mi w załamaniach pomimo bazy. Także... Jestem przy samym oknie, żeby uchwycić tę bazę, ale wydaje mi się, że obydwie części mojej twarzy wyglądają identycznie, także baza nic nie robi. Oprócz tego doszły też do mnie nowe ciuchy, darmożki, chińskie szeiny, więc może zobaczymy na szybkości, nie? Bluzka, o dziwo fajna, krótki rękawek z takim tutaj wykrojonym dołem, z tyłu zapinana zameczek, taki fajny, lekki materiał, coś jest z tyłu, zamek jest zapinany aż dotąd, czyli gdzieś tak do połowy, naprawdę przyjemny, taki przewiewny, myślę, że będzie fajny na lato, nie za przeźroczysty, dosyć na... Zapowiem wam, w zeszłym miesiącu byłam tak zadowolona, że stwierdziłam, że spróbuję następną. Ta to jest prawie identyczna jak taka ta czarna, co w zeszłym miesiącu miałam, tylko dół ma taką falbankę. Dół ma falbankę, tu jest zapinana. Świetny, szary materiał z takim misiem w środku. Fajny to jest. Miałam jeszcze sukienkę, stwierdziłam, że zaryzykuję. To jest taka off the shoulders, czyli na takich ramionczkach, z bardzo fajnymi aplikacjami na rękawach. Taki różowawy beż. Te aplikacje są naprawdę fajnie zrobione, to jest normalnie wyhaftowane, tutaj takie opadające, no i wiązanie. I jest przeczysty taki krepon, ale jest podszewka, także super, bo nie będzie całkiem prześwitywać. Z tego póki co też na oko świetnie, naprawdę. Ostatnia rzecz to jest taki jumpsuit, taki kombinezon, to są po prostu spodenki, a to jest góra. Bardzo głęboki dekolt zarówno z przodu, jak i z tyłu i takie fajne. Etno-folkowe rękawki, znowu tu są ściągane, także można je sobie wygodnie ściągnąć na oko spoko. Tu jest zapinana zamek na prawie całej długości, także można moje wielkie dupsko w to włożyć. U góry jest też wiązana, na oko fajna, zobaczymy, jak będzie wyglądać na rzecz. Mam, że o dziwo, na oko, póki co jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy. Zobaczymy, czy kombinezon będzie dobry, nie będzie się wbijał w różne intymne części ciała. I znowu założyłabym się. Zdawałabym się, że on na stronie miał kieszenie, a tutaj nie ma. Zobaczę, czemu mam taką ciemną twarz? Ja chyba mam patent po prostu na te rzeczy z Shein'a. Zawsze zamawiam największe rozmiary, bo najwyżej jak coś będę miała, to będzie oversize. Nie, jak coś jest takie tanie, takiej wiecie, słabej jakości, tak to zrobimy oversize'owo, wyprasujemy, jest czysto i damy dobre dodatki, to wygląda lepiej. Zawsze biorę takie bardziej właśnie lejące się fasony, które mogą właśnie dobrze wyglądać, będąc takie większe i za luźne odrobinę. Była powiedzieć będąc większymi, a nie będąc większe. Poprawna polszczyzna. Przymierzam wszystko po kolei. Na pierwszy ogień poszedł kombinezon, który jest naprawdę nietypową rzeczą dla mnie, ale w sumie, że nawet spoko, dosyć śmiesznie. Ogromny dekolt i fajnie wygląda. Myślę, że naprawdę fajnie wygląda na tych moich wielkich brzydactw zwanych butami. Podoba mi się, spodobał mi się bardzo. Takie strasznie pozasłaniane, aha, mam tutaj tu, pozasłaniane zasłanie, bo tak strasznie świeci słońce, że po prostu nic nie widać, jak normalnie do was mówię. Tak, widzę ten bałagan na stoliku, ale to ja nagrywam spontanicznie. To nie uznaję tego za filmik, więc jest bałagan naturalny. Pani casualowie, wieczór z casualowym kolorem na ustach, ma na twarzy makijaż około 14 godzin już, ale jest szminka. Wam, to tam słychać. Dostałam nową torebkę z Vestari Collective. Znowu. No, bo właśnie byłam w pralni odebrać moje
marynarki, które muszę prać chemicznie. Zdzierstwo kompletne, tyle powiem. Mam jeszcze na sobie ten top z tego, od tych Chińczyków, powiem, że jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. Co prawda już mi się wymiał, bo jakoś tak głupio rzuciłam, ale fajnie wygląda, głównie pod czarną właśnie marynarkę i taki pozytywny akcent w takim moim mundurku biurowym, że tak powiem. Przychodząc torebki, przyszła oczywiście w pudełkach dwóch i w oryginalnej torebce w tym worku z Rebeki Minkow i to jest... Mam nadzieję, że znacie mnie na tyle, że nie spodziewaliście się czegoś ładnego. To ta torebeczka. Robią to fajne, że każdą rzecz sprawdzają, czy jest oryginalna i w jakim jest stanie, dają taki jakby certyfikat oryginalności. Torebka jest boska, jest na takim czarnym, po prostu grubym łańcuchu ze skórą, ma dwie kieszonki, no jest super. I jest czarno-włochata, także idealna torebka na słoneczne lato, boska. Widzę, że ma fajną sprawę, że można odpiąć ten długi łańcuch i ją mieć tylko jakby taką, wiecie, na takiej na ręce, jakby tylko, jak to się nazywa, wiecie, kopertówka. Dostałam też właśnie nowe pudełko, to Cohorted Beauty i spoiler, zaraz idę je odsubskrybować. Także nie będę zadać, co było w środku, ale będzie odsubskrybowane na 100%. O, ja upolowałam w TK Maxie. Aha! Ja właśnie upolowałam w TK Maxie sztyblety od Aleksandra Wonga za 50 funtów. Yes! Wam właśnie tak jak pokazywałam, byłam w TK Maxu, w TK Maxie, mieliśmy godzenie w TK Maxie, prawda Tomasz? Było. W mojej radości upolowałam sztyblety z Aleksandra Wonga za 54 funty, jestem bardzo podekscytowana, Tomasz nie jest. Myślałam, żeby jest sprzedaż, ale je zostawiam, bo jednak fajnie wyglądają do czarnych rurek. W czym one są takie ciekawe? W tym, że ten obcas, jak widzicie, jest odcięty. Prawda, polowałam na takie na takim wyższym obcasie, na takim słupku, ale też będą fajne nawet tak na co dzień do biura, drobne przełamanie rutyny. Czego po raz pierwszy użyłam moją torebkę dzisiaj. Sprawdziła się, chociaż jest trochę ciężka. Z rzeczy beauty kupiłam też dwa szampony, bo są teraz na przecenie w bucie. To jest tej serii L'Oreal Color Hair Expertise. 2 za 9. I to jest ta seria, która jest bez SLS-ów, bez parabenów i ogólnie bez syfu i bardzo fajnie wygładza włosy. Także te 2 za 9. Mam kolejną absurdalną torebkę, która jednak jest za mało absurdalna i wraca. To jest Betsy Johnson, ona była też na przecence. 23 funty i ona jest taka różowo-biało-złota. I wzięłam ją, ale jest taka za mało szalona. Chciałam, żeby ją czegoś takiego czarnego, surowego ubierać, żeby taki, wiecie, trochę szalony styl kawaii czy kawaii robić, ale jest za mało szalona. Tomek sobie kupił buty, pokaż buty. Pokazuję tylko buty, muszę z przodu. Diesle, niezłe. Nie tak. Także reasumując, zakupy udane. My z racji piątku 13 włączamy właśnie piątek 13. Wyłączam się i miłego wieczorku. Mówisz o zjechani? Cześć Wam. Cześć Wam, wróciliśmy się z małych łowów lupowych. Nie były jakoś mega, mega udane, ale zawsze coś. Ja sobie znalazłam jedną sukienkę, którą muszę gdzieś wygrzebać. Tomek sobie znalazł koszulę. Masz tylko koszulę, nie? Oprócz tego zakochałam się w zapachu z The Body Shopu, tym różanym i zakupiłam sobie. To jest ten zapach z The Body Shopu. I co ciekawe, normalnie te perfumy kosztują 18 funtów, a jest jakaś promocja, że z balsamem i żelem pod prysznic 19,50. Są jeszcze moje buty, w których dzisiaj poszłam. Martensy, to jest model Dane, od Agnes Dane, jeśli się nie mylę. I wszystko byłoby bardzo spoko, oprócz tego, że miałam mieć się na nogach drugi albo trzeci raz. Także po godzinie obtarły mnie na śmierć. I zrobiłam to, co się w takich wypadkach robi, czyli wchodzi dzisiaj do Primara i kupuje się idiotyczne tanie buty, właśnie które mam na stopach teraz. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dzisiaj będzie całkiem fajna pogoda, trochę chmur, ale tak fajnie i rzeźko jest. Na razie jeszcze chilla odsiek i mocna kawa, ale mam w planie nagranie dzisiaj kilku, co najmniej kilku filmów, bo muszę ponagrywać do przodu. Wiecie, jestem normalnie osobą, która pracuje 5 do tygodni od 9 do 18, także żeby mieć trochę czasu dla siebie i żeby też mieć filmy, po prostu nagrywam je zbiorczo, kilka na raz, albo siadam i często też nagrywam po prostu w środku nocy o świcie, jaka jestem jasna przez te moje włosy. To, co ostatnio mówiłam w filmiku, że nie mogę nagrywać w czarnych ubraniach, bo jestem jakaś taka blado-czerwona na twarzy. To jest przykład. Na przełomie maja i czerwca jadę, lecę na parę dni do Polski, więc nie będę mogła nagrywać, więc właśnie dlatego muszę nagrać kilka filmów do przodu.
Dzisiaj chyba jest dobry klimat nagrywanie. Czuję klimat, wiecie, bo to trzeba czuć dobry klimat, żeby nagrać dobry film. Taki średnio dobry chociaż. Co jeszcze miałam mówić? Miałam mówić o tym filmie, który jeszcze dodałam. Dodałam sobie piątkę tygodnia, w której ogólnie jadę trochę po odżywkach do brwi i rzęs. Po tych, w których użyty jest jako jeden z głównych składników aktywny lek na jaskrę, który jako działanie uboczne ma pomaganie we wzroście naszym brwiom i rzęsom i ogólnie włosom, ma też bardzo dużo innych skutków ubocznych, co zresztą napisałam w opisie tego filmu. I mnie osobiście rewitalaszu używam od prawie roku z przerwami i przez ostatnie parę miesięcy tak bardzo pogorszył mi się wzrok, że chciałam iść do okulisty po nowe, mocniejsze szkła. I po odstawieniu odżywki, po właściwie tygodniu, dwóch tygodniach widzę niesamowite, ale naprawdę niesamowite poprawy mojego wzroku. To jest dla mnie samej szybko. Jak nieraz w filmach na przykład coś patrzyłam i mrużyłam oczy, bo czegoś nie widziałam. To jest właśnie to. Kiedyś aż tak bardzo nie musiałam mrużyć oczu, żeby coś dostrzec. I teraz znowu nie muszę. Teraz na szczęście wzrok mi się mega poprawił. Wiem, że też dziewczyna z kwiatkiem nagrała chyba w zeszłym czy dwa lata temu taki film. O tym, jak po właśnie używaniu jeden z tych używek, nie wiem, czy to był rewitalasz, czy którejś, po prostu rzęsa jej wyrosła od dołu powieki, Bardzo jej to podrażniało oko, trafiła z tym do szpitala, w ogóle jakiś hardcore, więc sobie wygooglujcie dziewczyna z kwiatkiem, masakra, nie? Jeżeli zaczniecie googlować, to temat na blogach. Blogach jest mega mocno poruszony, na vlogach mniej, na YouTubie mniej, ale na blogach takich pisanych jest tego mnóstwo. Z Was pisze mi pod tamtym filmem, że teraz po odstawieniu albo w ogóle zauważyłyście rzeczywiście jakieś takie różne rzeczy, że Was oczy bardziej bolą, swędzą, są wrażliwe, zaczerwienione, że tutaj macie ciemne linie, bo to się wszystko zdarza po tych właśnie odżywkach, nie? Wiecie też, ile razy ja mówiłam w filmach i w ogóle o kroplach do oczu, że ja non-stop muszę używać kropli do oczu, bo mam tak suche, bolące oczy. Teraz znowu też mi to przeszło. Czasami wieczorem oczywiście używam, bo mam po prostu suchość oka, ale kiedyś i rano używałam non-stop, bo tak mi bardzo piekły po prostu oczy. Że włączyło mi się gadane już, czyli pora usiąść do filmików. W każdym razie chciałam powiedzieć o tym, że są pozytywne, są bardzo negatywne głosy pod tamtym filmikiem. Osób pisze, że super, że powiedziałam, że dowiedziało o takich rzeczach. Wiele osób pisze, że zauważyło też u siebie takie symptomy różne. Widzicie, też w drugą stronę mówię, że to nieprawda, że takie symptomy mogą, ale nie muszą się pojawić. No niestety u mnie się pojawiły. Teoretycznie te wszystkie bardzo, bardzo negatywne skutki uboczne tego leku pojawiają się, kiedy dostaje się on do oka, a nie smarujemy tylko linię rzęs. Realnie rzecz ujmując, jeśli sobie smarujemy albo górną, albo dolną linię rzęs, to niemalże nie da się uniknąć tego, żeby ten lek dostał się po prostu pod powiekę, czyli do gałki ocznej. Wiecie, każdy ma swój rozum, swoje pieniądze, zrobi to, co będzie chciał. Ja tylko poczuwam się do obowiązku, w obowiązku tego, żeby poinformować, co może się stać. Zwłaszcza, że kiedyś już czytałam recenzję i rewitalaszu, i forum Laszy zna kanał i byłyby one bardzo pozytywnie. Także teraz trochę zdrowie i równowagi w przyrodzie. Bardziej podobał mi się zarzut, że pracuję dla konkurencji tych odżywek, czy dla kogo? Dla producentów oleju rycynowego? Nie wiem, ale świetny zarzut. Trochę o tym gadam, ale wkurza mnie to. Ja wiecie, mam tylko po to kanał, żeby się dzielić jakimiś informacjami negatywnymi, pozytywnymi, żeby ewentualnie kogoś przestrzec, pomóc. Grałam tylko po to czegoś, żeby kogoś zjechać, zrobić komuś przykrość, zaszkodzić albo pomóc w sprzedaży. W życiu nie miałam czegoś takiego i nie zrobiłam. I nie zrobiłam. Zawsze wszystko nagrywam i mówię, mając w głowie i na uwadze interesy konsumentów, czyli nas, osób kupujących te produkty. Produkt się jest niebezpieczny, niefajny, cokolwiek, to Wam o tym mówię, żebyście nie musiały kupować badziewia, no po prostu. W życiu nie byłam sponsorowana przez żadną firmę, nikt mi nigdy nie płacił za żadne recenzje pozytywne albo negatywne i to się nigdy u mnie nie zdarzy, po prostu. I oczywiście staram się być jak najbardziej pozytywna na tym kanale, ale jeżeli widzę jedną mega wkurwiającą rzecz. I traktowanie klienta jak debila, myślę tylko o tym, żeby zbijać na kimś kasę, nie patrząc po prostu na środki. To mnie wkurwa. A to oznacza w końcu Swatche z Make Up Geeka, cały filmik. Jakoś niż tutaj, ale tak po kolei. To pierwsze to mamy Desert Sands, potem jest Tiki Hut, potem jest Preppy, potem jest Latte, Frappe. To jest Mokka, potem jest Bitten, potem jest Coco Bear i na końcu jest Marokko. Tak, znam te nazwy na pamięć. Nie ma tutaj primera. Wszystko to jest jedno pociągnięcie. My też smakowicie. U góry to pierwsze, to tutaj, to jest Goddess. Potem mam I'm Peachless, potem jest Havoc i Mesmerized. To jest mój jedyny pigment Insomnia. Potem to kolejne, czyli to jest Flamethrower, następny jest Grandstand, następny jest Starry Eyed i ostatni to jest In The Spotlight. W tym te cztery na dole to jest Foiled i ten jeden ostatni tutaj też jest Foiled. Dwa w środku to jest Duochrome i ten to jest normalny god. Jest też druga ręka od dołu. Mango Tango, Country Girl, Goddess, to jest Mirage, Peach Smoothie, Sorbet, Tuscan Sand i Wild.
Mamy też róże i bronzery od dołu. Infatuation, potem Bliss, potem jest Romance. To są trzy róże. Romance jest błyszczący. Mam również dwa pudry do konturowania dla cery jasnej. Ten jaśniejszy to jest Love Triangle, o samej góry to jest Bad Habit. Ogólnie moje włosy są strasznie, strasznie szare, ale muszę je w końcu się umyć. Może odzyskają mniej szary odcień. Dobra, nagrałam jeszcze jeden filmik, to jest bitwa dwóch pudełek. Będzie bitwa Cohorted Beauty i Look Incredible. Sprawdzę tylko, że Cohorted stało w tym miesiącu, bo to już o tym mówiłam ostatnio i odsubskrybowałam, bo to po prostu było śmieszne. Ale filmik będzie we wtorek. Ustach znowu Jeffree Star, Breakfast at Tiffany, gdyż dlaczego nie? Powiem wam jeszcze, że testuję właśnie nowy podkład od Marka Jacobsa, ten Remarkable, i póki co strasznie mi się podoba. Mega krycie, lekki blask i być bardzo lekkiej konsystencji i to robi właśnie. Użyłam go o pierwszej, jest 4:30 i wciąż daje radę. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Staram się być dobra i nie snapować rano, żebyś nie spóźniała się do pracy. I kończy się tak, że nie snapuję rano i tak się spóźniam do pracy. Także kiepska logika. Do mojego make-upu, to wciąż testuję ten podkład Marka Jacobsa Remarkable, bo tak akurat mi go starczyło chyba na dwa użycia, tak na styk. Recenzja myślę, że ukaże się we wtorek, chociaż mogę się mylić. Będzie to wtorek albo przyszła sobota, jakoś tak. To chyba wygląda dosyć fajnie, chociaż moje czoło widać, że się błyszczy już po 4 godzinach noszenia z bazą i z wszystkim, także... Chyba jest taki trochę urok tej mojej świecącej mordy po prostu, nie wiem, porażka no. Ogólnie zazdroszczę dziewczynom z cerą suchą, które nie mają problemu z tym, że cały czas się świecą jak gąbka, a czy gąbka, jak bombka, jeżeli im podkład schodzi. Z drugiej strony też wiem, jak oglądam filmiki, że dziewczyny z suchą skórą bardzo lubią mieć tą skórę bardzo taką oleistą i błyszczącą. Zaufajcie, to nie jest fajne, bo każdy podkład się błyszczy i schodzi błyskawicznie, także nie polecam. A skupiając się na oku, na całej powiece mam Peach Smoothie z Make Up Geeka, to błyszczące to jest I'm Peachless. Pierwszy kącik i dolna linia rzęs to jest Wild West z tych nowych matowych cieni, a to ciepłe w środku, przypomniałam sobie, to ciepłe tutaj, to jest też z tej nowej serii Tuscan Sun, taki matowy, ciepły koral. Ogólnie spoko mi to dzisiaj wyszło. Na rzęsach tuż rimmel z dwoma szczoteczkami, które jak nie uświadomiłyście, ma tak naprawdę jedną szczoteczkę, jestem luzerem, ma jedną. Teraz tak patrzę i widzę, że nie zrobiłam dzisiaj absolutnie nic z brwiami, muszę sobie tutaj to łysę dorysować. Zapomniałam po prostu, że mam prwicie. Dlatego mam też na sobie swoje zajebiste, po prostu piękne buty. Nie ma innej opcji, żeby je pokazać tylko na stole. Może jeszcze tak, ale po prostu uwielbiam je. Są mega sexy i rock'n'rollowe. Według mnie. Do dramatycznego tematu rzęs. Myślałam, żeby sobie przedłużyć rzęsą metodę chyba metodą 1:1, bo wydaje mi się, że ten efekt najbardziej mi się podoba. Całość mi, że te kleje są też bardzo szkodliwe, także nie wiem. W głowie myślę, żeby zignorować informacje o szkodliwych klejach i tak sobie te rzęsy zrobić. Tak samo jak zrobiłam z rewitalaszem. Ale też historia z rewitalaszem powinna mnie nauczyć tego, żeby tego nie zrobić. Także może poczytam o tych klejach, ale kusi mnie, żeby nie. Póki co kupiłam sobie sztuczne rzęsy dla leniwców, czyli Ardell połówki 318. Według mnie najfajniejsze połówki. Najłatwiejsze do przyklejenia ever. Wyglądają naturalnie i łatwiej się przykleja niż takie długie, całe paski, ale też z nimi jest mniej pieprzenia, za przeproszeniem, niż z małymi kępkami, z którymi można... Bardzo lubię, ale po prostu jak mam przykleić 5 kępek i każda mi się obraca w innym kierunku, to zostaje znowu kurwicy, także połówki the best. Jeszcze snapuję tam, by the way. Cześć! Snapujemy wiśniacko w harcowych toaletach. Wyglądam jak stara kobieta. Nie wiem czemu. Ograbiłyśmy trochę Charlotte Tilbury. Ja sobie ograbiłyśmy pod względem, że kupiłam szminkę. Dostaliśmy bardzo dużo próbek. Także będziemy testować. Ja też dostałam. Ale musisz tu patrzeć. No właśnie, jeszcze do toalety, ale... Kończymy snapować. Wychodzimy. Z Harrod bardzo piękny, bardzo drogie wszystko. Bardzo pięknie.
dostaliśmy próbki, piękna nowa szminka kupiona, to jest to i idziemy teraz coś usiąść i życzymy. Głodne jest. Głodne jesteśmy. Tak. Dużo wina. To jest bardzo dużo wina. Ale my wolimy kosmetyki. Nieprawda. Kupujemy sobie pierścionki. Tak. Bo nikt nam ich nie kupił. Od razu ten, wygrywasz. Blaski po prostu zawaluje za nas. I to się świeci jak ta moja torebka. Wiesz, nowy cel. Pytanie, czy musisz łapać? Bardzo, bardzo ładna, muszę powiedzieć. Męski Christian. Tak, bo są te serii tych takich monsterowych. A i chyba najbardziej kluczowa ta rzecz w Harrodsie, po prostu, czyli księżna Diana ze swoim kochanki mają swoją fontannę. Masakra. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia.